Changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the U.S. would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz host Adikow. No i zapraszamy na grę Fallout 1. Chyba kurczę, no nie będziemy przedłużać, tylko zaczniemy nową grę. Stwórzmy sobie postać. Dajmy jej na imię. Dziwnie by nie było jakby tak. Może dajmy swój wiek. Niech będzie. Umiejętności, no dobra. Będziemy strzelać, więc może pistolet, rewolwer, karabin, dobra. Pak. Otwieranie zamków. Przyda się. Retoryka. Charyzma daje, charyzma, okej. Hazard. Nauki ścisłe, naprawa. Pierwsza pomoc, percepcja, inteligencja, retoryka, tak? Może dajmy tą retorykę. Okej, cechy dwie, tak? Dwie cechy będziemy mogli wybrać. Weźmiemy sobie... Masz większe zdolniache, masz większe wrodzone zdolności niż ogół średniaku, więc nie poświęcasz szczególnej uwagi nauce. Każdy ze współczynników jest wyższy o 1, lecz wszystkie umiejętności są niższe o 9. A przy awansach zostajesz o 5 punktów mniej. O 9%, aż patrzcie jak spada to. Dużo. Hm.
Szybki cyngiel. Nie masz czasu na celowanie w konkretne części ciała wrogów, gdyż atakujesz szybciej niż zwykli śmiertelnicy. Użycie broni kosztuje ci o jeden punkt. Nie, weźmiemy. Dzieci nocy. Szczęście działa na krytyk. Ok. Siła na udźwig. Wytrzymałość. Zręczność na 100. Na 10 znaczy. Daliśmy sobie retorykę. Inicjatywa. Może kurczę, wziąłbym sobie tą zdolniachę. O, pach. O kurczę, bosko. Tu dawaj mniej. Inteligencji damy max. Bosko. Chyba percepcji, aby nam tak, inicjatywa nam wzrośnie. No dobra, to chyba wszystko. Więc zaczynajmy nową grę. Okej, okay, pyk. Ha, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? No i jesteśmy! Wyrzucili nas skrypty. Możemy wrócić? Próbujesz skorzystać z komputera wejściowego, nie rozpoznają jednak twojego kodu dostępu. What? Wyrzucili mnie na zbity pysk. Amunicja. Nożyk. No dobra, czekajcie, teraz trzeba wrzucić pistol. Może nożyk. Ale i tak będziemy strzelać, więc... Co my tu mamy? Szczury. Walka wręcz 62%. A broń biała 52%. No dobra, to może nożykiem będziemy nadupcać te szczury. Oho. Ale wariat rzucił się. Nie zje! Super. O, 25 PD. Sześć szczurów mamy tutaj w środku. Aj, chciałem pierwszy. Kurczę, za trzy mnie dziabnął. Szczurę? Niech se podejdą. No
No stary, 47% nie może ani raz mnie trafić, co za gość. Jesteś jakąś kaleką bojową. Oh my god. No w końcu zabił go. Takie szybciachy te szczuro. Naprawdę. A weźmy go z pistoleta, dupnijmy. Tak, jak on chce takie małe trafić. Dziach, nie żyje. O, jest kolejny. Dawaj go. Super. Jeszcze jeden. Nie żyje. Dobra. Jeszcze dwa są, tak? O, leć, leć, leć. Wariatunciu. Dawaj go. Ten ze mną pójdzie? Chodź tu. Chyba nie. Dobra, to go dziabnijmy może. I dwa kroczki w tył. Nie trafił. Oh yeah. Dobra, jest zrobione. Okej. Tu były wszystkie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Ty bandyto. Nie żyje. Dobra. O, leci, leci. Samobójca. Super, udało się. Zobacz mnie? Tak. Zobacz. Już myślałem, że jest taki ślepy, że... Dawaj go. Słońmy się. Sporą inicjatywę, więc ja będę miał pierwszy turę chyba. Ten mnie nie widzi. Teraz zobaczę. Okej. Okay. Ile w ogóle ich tu jeszcze jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łocie, kruca. Jest ich trochę, tych szczuroków. Może chodźmy z tej strony. Wyniuchał me. Dobra, dawaj go. Okej, okay, jest. Jest ugotowany szczurek. Leci, leci, leci. Patrzcie, jaki wariat. Samobójca, no. Ej, które? Które? Nic się nie zbliżał. Może weźmy go, sprowokujmy. To nie możesz? Sprowokujmy szczura. Nie trafił, ale ja za to tak. No za ślepok, no. O, czekajcie, tu się jeszcze jeden chowa. Nie trafił. Dobra. Dawaj go, bo się tak skitrał w rogu. Pip, pip.
Kurczę, za czwórkę mnie ciapnął. Okej. Jest ich jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Tu jest pierwszy szczuru. Miał być pierwszy. Ale nie trafił, dobra. Nie żyją. Podejdźmy dwa kroczki, tak. Ojej, został za 7. Tu jest kolejny, 3 punkty. Na 3 punkty mogę uciec. O, nawet mnie złapał. Dobra, dawaj go. Ciach. Aj. Wiem, że będę pierwszy. No i super. Wykończone szczury jaskiniowe. Ile mamy expa już? 500. Jeszcze połowa i zaraz level. Co my tu mamy? No dobra. Lara, wytrychy, steampack. 10 mm AP. 10 mm. Lecimy. Na zachodzie widzisz światło dzienne. Po raz pierwszy w swoim życiu patrzysz na świat zewnętrzny. No pięknie. 5 grudzień 2161 rok. 7:25. Lecimy do krypty 15. Więźni. No, coś tu jest. Witaj w cienistych piaskach, przybyszu. Schowaj broń na czas swojego pobytu. No dobra, chowamy. Nożyk. Dzień dobry, nazywam się Seth. W czym mogę pomóc? Potrzebuję informacji. A o czym? Co to za miejsce? Cieniste piaski to pokojowa wspólnota. Mamy system nawadniania, więc możemy uprawiać pola. Gdyby nie bandyci i Rad Skorpiony, nie mielibyśmy żadnych kłopotów. Co mi powiesz o Rad Skorpionach? Te cholerne Rad Skorpiony polują na nasze braminy. Od kiedy się tu przenieśliśmy, nie ma tygodnia, żeby kogoś nie zatruły, gdy próbuję je wygonić z zagród. Ej. W zeszłym tygodniu zabrałem mojego brata, Jarvisa Razlo. Jarvisa Razlo. Nasz doktor szuka antidotum. Jeśli możesz nam pomóc, to pomów z naszym wodzem Aradeszem. No dobra. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Cieniste piaski to pokojowa wspólnota. Mamy system nawadniania, więc możemy uprawiać... No, te bandyci. Najeźdźcy. Istnieje kilka grup bandytów. Organizuje strażników takich jak Ian, aby odpierać najazdy. Na południowy wschód stąd mieści się siedziba jednej z band. Uważaj na nich. No dobra. Na pewno chcę, żebym ci pokazał miejsce w Rad Skorpionów. Nie mogę ci towarzyszyć, tylko pokażę. Może nie teraz? Dobra, powiedz po prostu, kiedy będziesz chcieć wyruszyć. Nie ma sprawy. Kim jesteś? Katrina. Witaj w cienistych piaskach, przybyszu. Nazywam się Katrina. Moim zadaniem jest witanie takich jak ty i pomaganie im w zrozumieniu wioski. Z reguły mniej jest potem problemów, jeśli mnie wysłuchają. Co powiesz o sobie? Moje życie było bardzo nudne. Wychowałam się w krypcie. Żyłam tam przez wiele lat. Było nas zbyt wiele, żyło się źle, nastąpił rozłam, wielu ludzi odeszło, zabrali ze sobą najlepszy sprzęt. Niektórzy z nas próbowali pozostać w krypcie. Ale wtedy nas zaatakowano, zostałam ranna i trafiłam tutaj. Teraz staram się być pomocna. Co gdy odniosę rany? Jeśli nie ma pod ręką doktora, trzeba radzić sobie samemu. Steampaki to popularne środki lecznicze. Użycie ich pozwala na leczenie lżejszych ran. Umiejętność pierwszej pomocy jest wolniejsza, ale też zawsze dostępna. Poważniejsze rany, takie jak złamana noga, wymagają wykorzystania umiejętności doktor. Skąd sprzęt? Musisz robić to, co my. Bierz to, co znajdziesz lub handluj. Gdy ktoś cię zaatakuje, może udać się zabrać coś twoim wrogom. Jeśli pożyjesz dość długo, nasza społeczność jest nastawiona pokojowo.
Więc handlujemy, kupując przede wszystkim to, czego sami nie produkujemy. Okej, handel wymienny. Polega na wymianie dóbr. Ty mi dajesz jakieś przedmioty, a ja ci w zamian inne. Ponieważ to ty inicjujesz transakcję, pozwolę ci na wybór, czego chcesz, ale muszę zaakceptować transakcję, więc najlepiej daj mi niepotrzebne ci przedmioty o sporej wartości w zamian za tańsze, ale niezbędne ci rzeczy. Jeśli nie masz dość przedmiotów, zawsze są jeszcze kapsle. To jedyna powszechnie stosowana waluta w okolicy. Uznają je kupcy z Huba, więc można ich używać wszędzie. Okej. Jesteś w cienistych piaskach. Tylko małe miasto w wielkim świecie. Nie chcemy nic oprócz spokoju. Poza zmutowanymi zwierzętami i innymi pustynnymi istotami. Kłopoty sprawiają nam tylko najeźdźcy. Naszym przywódcą jest Aradesh. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, to znajdziesz go w dużym budynku. Na środku. No dobra. Sama wiem bardzo mało o świecie zewnętrznym. Uciekłam z krypty, gdy ją zaatakowano. Byłam poważnie ranna i nie pamiętam za bardzo, co się działo. Darma mnie strzegł i znaleźli mnie miejscowi. Teraz tu mieszkam. Znasz już Iana? To strażnik karawany, który został ranny. Dochodzi do siebie w krzyżówce tam. Wskazuje na wschód. Wie więcej ode mnie o świecie. Gdzie znajduje się twoja krypta? Krypta 15, na wschód stąd. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z innymi kryptami, ale nam się nie udało. Ci, których wysłaliśmy, zostali prawdopodobnie zaatakowani przez bandytów. Uważaj. Na razie to wszystko, dzięki. Okej. Okay. O, za informację od Katriny dostaliśmy 250 punktów doświadczenia. No dobra. Super. Okej, okay, co my tu mamy? Tu jest jakieś... Kim jesteś? Witaj, przybyszu. Rzadko tu widujemy takie jak ty. Dzięki, cześć. Nie tak szybko. To mała społeczność. Nie widujemy obcych zbyt często i wcale za nimi nie tęsknimy. Jeśli nie masz konkretnego powodu, aby tu być, to lepiej iść dalej. Przecież nikogo nie skrzywdzę. Wcale nie mówię, że tak będzie. Zostaw nas po prostu w spokoju. Mam dość tego gówna. Przygotuj się na spotkanie z twórcą. Hardkorowo, tak. Spróbuję nie sprawiać kłopotów. Okej. Okay. Lub. A ty? Kim jesteś? Wiśniuk. Nie przeszkadzaj. Krępy mężczyzna. Witaj, jesteś tu chyba po raz pierwszy, jak się nazywasz? Jestem Adikow. Miło cię poznać. O, Ian. Przywódca karawany. Chcę się dowiedzieć, czego... Co tu robisz? Pracowałem jako strażnik dla kupców z Hubu. Podczas napadu na jeźdźcę zostałem postrzelony. Zostałem tutaj, bo miejscowi pomagają mi wrócić do zdrowia. Dodatkowa moja znajomość świata zewnętrznego czyni mnie tu użytecznym. Cieniste piaski są teraz moim domem. Od czasu do czasu odwiedzam nawet Złomowo albo Hub, żeby trochę pohandlować, ponieważ jestem tu jedyną osobą, która kiedykolwiek rzeczywiście bywała poza osadą. Mógłbyś mi odrobinę pomóc? Kusząca oferta, jako że tutaj robi się nudno. Mówmy się tak, standardowa stawka. Setka kapsli i ubijamy interes. Może być zamiast tego udział w zyskach? W porządku, mogę ci w zamian za część łupów. Pomoże mi. Ruszajmy, dobrze będzie wrócić do akcji. Zyskujesz 100 punktów za przekonanie Iana do wzięcia udziału w twojej wyprawie. Aha, dobra, Ian teraz jest ze mną. Tak? Tak jest, ale on był ranny, no to może... Może go zostawmy. No, Adikow, co mogę dla ciebie zrobić? Możesz już... Czy możesz mi wskazać do Hubu i Złomowa? Hub to wielki ośrodek handlu daleko na południu od cienistych piasków. Rządzi nim kilka różnych karawanowych grup kupieckich. Kupcy wodni, karmazynowa karawana i wszędobylscy handlowcy. Złomowo jest stąd kawał drogi na południe i odrobinę na zachód. Jest mniejsza od Hubu, ale mimo tego to dobre miejsce, żeby... wpaść na drinka. Nadzoruje je gomość, który nazywa się Killiam Darkwater. To tam też jest sklepika szeryf i burmistrz. Dzięki. Możesz już odejść. Nie chcę jakiegoś, nie wiem, przydupasa ze sobą. Ian, zostań tutaj w domu, bo przed się coś stanie całkowicie. Już jesteś ranny. Co to jest? Poradnik harcerza.
Książka o technikach i ideach scoutingu zawiera bardzo praktyczne informacje o życiu z dala od cywilizacji. Okej. Okay. Weźmy to. Kim jesteś? Wieśniak. Wieśniak. Kolumna. Ta kolumna jest pokazowym elementem rynku cienistych piasków. Zapisano na niej historię przypominające o nadziei i pokoju. Bardzo ładnie. Tu dwóch człowieków. Razlo. Jestem Razlo, mogę ci jakoś pomóc? Nie mogę nic poradzić na zatrucie. Nie mam składników, aby przyrządzić odpowiednie antidotum. Oho. Okej. Okay. No dobra. Co ty jesteś? Nie mam nic do powiedzenia. A pytasz się, jak się mam. Witaj w cienistych piaskach, przybyszu. O co chodzi z tym miejscem? Jesteśmy prawdziwą wspólnotą. Wszyscy razem pracujemy i wszystkim się dzielimy. Super, żegnaj. Ostatnio mamy spokój z bandytami, pewnie dzięki szczęściu. No jasne. Nic innego jak fart, ta. Wieśniaczka, dobra, chodźmy tu. Co to było? Jakieś dziwne odgłosy. Tam wyglądają. Tandy? A kim jesteś? Bitko. Hi. I heard there was a traveler in town, but I was kind of skeptical until I saw you. My name's Tandy. What's yours? Nazywam się Adikow. How do you like our little town? Bored yet? Jest tu w porządku, mogę ci zadać kilka pytań? Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. So, what you need? To jeszcze znajdę w tej okolicy. South, but since you're such a great traveler, I'm sure you know that already. No problem. Anything else? Co się we dzieje? Got rad scorpions. I mean, I know it's not a good thing, but no one's died from the stings. And it's the closest thing to excitement we've got here. Nazywają rozrywką. Jakieś opowieści z południa? Takie tam. No super. Problem. Anything else? Jak się tu podoba? Yeah, it's okay, I guess. I mean, it is home and all. But it's so boring. You know, I want to see the world. Jeśli się nudzisz, to dlaczego nie wyjedziesz? Leave? I wish. I don't know enough to leave alone. No one else wants to go. Worst of all, my father says he would have a heart attack if something happened to me. Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can... Well, dobra, to chyba wszystko. Thanks for talking. We don't get many strangers here, so it's always good to talk to new people. See ya. Nara. Tandy. Kim pani jest? Kucharka przygotowuje posiłek. Juk. A ty? O, jest, szef. Your business in Shady Sands might be... Nie jestem z mojej wioski na zachód stąd, tylko badam okolice. Nie mam wobec złych zamiarów. Żeby mogli przeżyć. I shall believe you for now. You may enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. A, super. Nawet mi nie uwierzył. Na razie. What do you wish to know? Co mi powiesz o osadach? Lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Okay. Certainly. What do you wish to know? Co się dzieje? Yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. Continue. And now the monsters are attacking my people. Razlo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Może pomogę wam. Yes. Please talk to Razlo. He possesses far more information on these creatures than I. Dobra. Okej, szefo, dawaj. To Razlo był chyba tu na dole. Siema. Cześć. Co wiesz o rad skorpionach? Niewiele. Wygląda na to, że wylądowały olbrzymie odmiany północnoamerykańskiego skorpiona cesarskiego. W przeciwieństwie do tego, co wynikałoby z mojej wiedzy medycznej, ich jad
Jest silniejszy, a nie słabszy. Jak można by oczekiwać? Seth nie ma... Na nie poluje, pomagając w niektórych badaniach. Sposób, w jaki te olbrzymie stworzenia mogą powstać w drodze naturalnej i ewolucji, czy nawet na skutek promieniowania, to przekracza moją wiedzę. Rozległa wiedza. Doktor Kostucha ze złomowa trochę mnie nauczył. Fakt, że mieszkamy w kamiennych domkach, wcale nie oznacza, że jesteśmy mniej inteligentni albo gorzej wykształceni. Miłego dnia. Okej. Okej. Czekaj, tu musimy iść do... Nie ma, dobrze mam się. Set nas tam chyba zaprowadzi, tak? Do gniazda skorpioniów. Moment. Okej, jestem. Byłem coś do picia, żeby w gardle nie zaschło. No dobra, to czekaj. Mieliśmy iść do Seta, tak? Czy w ogóle mamy coś na naszym Pip-Boyu? Powstrzymaj rad skorpiony. 144 dni. Już 6 dni dupło. Zaprowadź mnie do jaskini rad skorpionów. Tak? Tak. Wszystko dzięki. No zobaczymy zaraz, tak? On chyba może mnie zaprowadzić tam. No dobra, dawaj do jaskini. Na pewno chcesz, żeby ci wskazał jaskinię rad skorpionów? Nie mogę ci towarzyszyć, tylko pokażę drogę. Dobrze. Oho, jesteśmy tu. Może zapiszemy grę? Tak jest. O, kurczę. Nożyk może sobie damy. Ale i tak chyba będziemy pistoletem strzelać, nie? Okej, okay, co tu się dzieje? Już widzę dwa. Tu nic. Tu jeden. No dobra. Co to jest? Kości. Okej. Okay. Mamy tu dwa rad skorpiony. Weźmiemy go, zaczepimy. Jeszcze raz. Dostał, okej, okay, uciekaj. Dostał. Okej. Okay. Co? Możesz ty, Kalieko. Bierz ten weapon. Co za kaleka, wypadła mu broń z ręki, no. Oro mają ruchów. O, umarnął! God damn it. Dobra, co wy tam macie, skorpiony? Ogon. Wiesz to. Musimy sobie wrzucić pistolecik, bo nam wypadł z ręki. A właśnie, co to da? Sztuka przetrwania w dziczy. Okej. Okay. Nie mówcie, że to nam zabrało jeden cały dzień. Sztuka przetrwania, nie wiem. 10, a no tak. Przecież miałem tylko jeden. Nie, już myślałem, że nam to zabrało dzień. 1629. Dawaj ten pistolet. Tu coś leży. Amo. No, masz cele, jak powiem ci, no, hardkorowo. 27. Dostał dwa razy, super. Co za śleptuk. Oho, dziabnie nas. Kurczę, za 4. Dobra, to go nożykiem, nie? Ciach. Umarł. Super. O, patrzcie, awans. Weźmy ten łogonek. Awans. Postać. 20 punktów. Ajajaj. Na pewno broń ręczna.
75. Otwieranie. 50%. Dajmy sobie broń biała może. Tak, za każdy ten punkcik zabiera jeden, bo nie jest to taka no, wybrana umiejętność, nie? No dobra. Jestem zatruty, ale nie mam antidotum. No kurczę, niedobrze. Amo. Jest. No jest super. Pistol. Przeładuj. Dobra. Lecimy dalej. Nic tu nie ma. Gnatki. Stalagnat. Tu chyba był jeden, tak? Tak, tu jest jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. O Jezu, sześć. Trzeba będzie wabić wszystkie. Co to? Kości. Dawaj go. O, dostał. Dostał. Góra. Idzie do mnie. Jest. Ale słabo coś. Po 3, po 7. Teraz nóżem go. Dawaj go. Ciach. Ciach. Super, nie żyje. Dawaj ogonek. Obciążenie 75, a mogę udźwignąć 150. No dobra. Ile? O 3000 do następnego pozioma. Lecimy. Tu chyba wyciągniemy tego jednego rad skorpiona. Chodź tu, paskudo. Kiedy podejdziesz, dziabniemy cię nożykiem. Dobre uniki ma ten rad skorpion. Albo po prostu też mój człowieczek macha tym jak kaleka. O maga! Jeden punkt. No dobra. No Adikow, Mongole, co ty nie umiesz trafić? W końcu. Cztery krytycznie dostał, o maj. Ojej. Czekajcie, trzeba przeładować, nie? Tak, dobra, wrócimy. Jeden jest u góry. Cztery na dole, ja cię nie kręcę, ty. Dawaj go tam. Chodź tu, paskudniku. No i super, umarnął. Co to tam? Dawaj ten ogonek. Ciekawe, czy w ogóle udźwigniemy. No coś ty. Tych ogonów tyle. Upuść to. Okej. Okay. Mam siła 3. Chyba, że weźmiemy po prostu 5 sztuków. Zaniesiemy może temu gościowi, może on coś zrobi z tym, ja nie wiem. Zobaczymy.
No dobra, może 3. Niech sobie będą 3. I tak już mnie obciążyły ogony rad skorpionów. Dawaj go, wyłowimy go. Aha. Nie tego co chciałem, ale okej. Pięknie. Dwa idą, tak? No. Nie trafiłem. Może ciapniemy cię nożykiem? Pardziele te skorpiony. Okej, nie żyje. Możemy uciec sobie w tą stronę. Ciach. Dobra, lecimy tu. A mnie przygwoździł do ściany. Co za bandyta. No nic, no to uciekamy tędy, gościu. Nie trafił. Upadł. Jest, super. 220. 1600, super. I tu mamy jeszcze dwóch. Może czekaj. Czekaj. Którego by tu zahaczyć? Może tego zahaczymy. Sleptoku ty jeden, ty. O! Nie trafia. Trafił za 8. Super. Pięknie. O, za 18. O, ja cię kręcę. Tu jeszcze jeden. Trafił. Ani razu. Czekajcie, bo tutaj przyjdzie na solo, na łapę. Może 9 punkcików. Która? Ciach. Ja nie wiem, ten mój człowieczek jest jakąś kaleką. Wypadła mu broń znowu na podłogę. Trafi mnie, aj, za 4. Nie zjesz. Za powstrzymanie raz skorpionów zdobywasz 500 punktów doświadczenia. I 110 za niego. Gdzie ten nóż? Ja nie wiem, ten mój człowieczek jakąś kaleką jest, nożyk mu z ręki wypada. Pistolet ostatnio też. No i okej, powstrzymaliśmy raz skorpiony, więc chyba wracamy do wiochy. Dać im znać, że wszystko jest w porządku. Nie będą więcej atakować ich braminów. Dobra. Lecimy tutaj. Gdzie będziemy? Aha, okej. Okay. Schowaj broń. Znaczy, pistolet maj, ale to... Jestem. Super. Całe miasto jest ci wdzięczne za pozbycie się rad skorpionów. Bardzo dziękujemy, nie ma sprawuchy. Czekajcie, bo ja mam te skorpionowate, tak? Może damy to temu gościowi, Razlowi.
Chcesz coś powiedzieć? Bietko, miło cię widzieć. O tej porze roku braminy cuchną najbardziej. Dobra. O właśnie, mam próbkę trucizny rad skorpiona. Potrafisz ją do czegoś wykorzystać? Pokaż mi ten gruczoł. Tak, potrafię coś z tego zrobić. Proszę, weź to jako darmową próbkę. Dobrze działa na rany od urządzeń rad skorpionów, ale jest to także dobre antidotum na inne trucizny. No i super. Pomogłem mu znaleźć odtrutkę. On mi dał też jakąś. No i super. Czy możesz zrobić jeszcze, mam dwa ogony? Nie. Boże, handlujmy sobie, co ty tam masz? Ja ci sprzedam te ogony. 20 kapsli. No i super. Za 20 kapsli. Okej. Może teraz do szefa Wiochy, tak? Już ciemno, która to? Która to godzina? 21? Ktoś tu stoi? Pieseł tu jest. My God, idź sobie, pieseł. Jest to kanis, prawdopodobnie mieszaniec. O, poszedł sobie, dobra. Chodź tu. Ah, things are much more settled now. Razlo has been working on a cure for the rad scorpion poison, and with that we should be able to fight what's left of them. No, już nie musicie się martwić. Ignia zostało przeze mnie zniszczone. You are truly a hero. Know that the people of Shady Sands are most grateful. No i super. Pytania? Nie, nic nie ma. Dzięki, cześć. I boy. Status, cieniste piaski. No i super, fajnie. Pomogłem człowieczkom. Dobrego dnia. Tu jest przejście gdzieś. Tu nigdzie nic nie ma. To jest... No nie wiem, chodźmy zobaczyć tutaj, co się dzieje. Drugi kawałek Wiochy. A, właśnie, to są te braminy. Plantacja. Ogorzały rolnik. Dzień dobry, witaj. Jak się nazywasz? Curtis. Co mi powiesz o tej wsi? Nasza wieś jest mała, ale się utrzymujemy. Oprócz ataków najeźdźców i rad skorpiona, od czasu do czasu nie mamy żadnych problemów. Aradesz to dobry przywódca. Co robisz? Jestem rolnikiem. Wiele lat temu nawadnialiśmy pustynię. Choć pustkowiu jest surowe, można tu uprawiać różne rośliny, jak się ma cierpliwość i czas. Wydaje wam się iść całkiem nieźle. Okej. Okay. Tu jakaś chatka. Aha, taki kawałeczek, tak? Mieścinki jeszcze. Przejmijmy chatę. Może coś do wzięcia? Nic. Okej. Okay. Są braminy. Co za człowieki? Wieśniok. Obywatel. Aha. Obywatel. Nie ma chyba za bardzo z nimi o czym pogadać. Z tymi wieśniakami nie da się w ogóle pogadać. Co to jest? Widzisz, źródło wodzi nie ma tu jej dość dla twojej krypty. Siemano, mam się dobrze. Słuchajcie, tu jest jakiś człowieczek. To jest chyba też jakiś obywatel. Tu chyba był jakiś wieśniok. No dobra. To chyba wszystko tutaj. Pomogliśmy im w cienistych piaskach. Miejmy nadzieję, że sobie teraz poradzą.
Dobrze, to... A czekaj, może jeszcze A i Jan ma coś do powiedzenia. Nie, nie ma nic. Dobra. Okej. Okay. Będzie można wyjść. Na razie skończymy tutaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za like, subscribe. Zawsze mile widziany. I jak coś, zapraszam was do kolejnego odcinka. Z tej strony Adikow. Trzymajcie się ciepło. Hej!